Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Moim skromnym zdaniem polski dubbing stoi na naprawdę wysokim poziomie. Polskie wersje językowe gier, filmów czy też animacji czasami są w stanie przebić oryginalną wersję. Do takich tworów zaliczam m.in. naszą rodzimą lokalizację Fallout 3, pierwszą odsłonę serii Fallout ze stajni Bethesdy. Był to drugi tytuł z tego postapokaliptycznego cyklu, w którym usłyszeć mogliśmy język polski. Pierwszym był mocno niedoceniany Fallout Tactics. Wstęp czytany przez Mirosława Bakę po dziś dzień sprawia, że mam ciary. Fallout 3 jest przykładem na udany polski dubbing. Nie jest jakiś wybitny, ale nie jest też zły, jest po prostu dobry. W pracę nad nim zaangażowano naprawdę świetnych aktorów, nie tylko głosowych, ale i znanych z ekranów kin czy też telewizorów. Możecie nie kojarzyć ich twarzy, ale na pewno kojarzycie głosy. I to nie tylko dzięki Falloutowi. W tym filmie chciałbym przedstawić wam 10 polskich artystów, których mogliśmy usłyszeć w Fallout 3. Oczywiście było ich dużo, dużo więcej, lecz tutaj umieściłem najbardziej znanych. Miłego oglądania. Jarosław Boberek. Niekwestionowany król polskiego dubbingu, wybitny aktor filmowy, teatralny oraz dubbingowy. Swój fach opanował do perfekcji. Kiedyś sam podkładał głosy różnym postaciom. Obecnie reżyseruje polskie wersje językowe różnych produkcji. Wielu ludzi najczęściej utożsamia go z rolą posterunkowego z serialu Rodzina Zastępcza oraz Króla Juliana z cyklu Madagaskar. Zaśpiewał piosenkę Wyginam Śmiało Ciało, którą zna chyba każdy w naszym kraju. Jedną z jego najbardziej popisowych ról był Kaczor Donald. Podłożył głos dziesiątkom postaci w różnych animacjach, filmach oraz grach komputerowych. Fani gier kojarzą go głównie z roli Nathana Drake'a w serii Uncharted oraz kilku postaci pobocznych w klasycznych odsłonach Gothica. W Fallout 3 Boberek wcielił się w postać Stanislausa Brauna, jednego z wiodących naukowców Vault-Tec, kontrolującego Tranquility Lane, symulację, w której uwięziony został nasz ojciec. Brown ukrywał się tam pod postacią Betty, małej dziewczynki. Dlatego dopiero po czasie zdradza nam swoją prawdziwą tożsamość i przemawia głosem Jarosława Boberka. Jeśli mam być z wami szczery, twórcy polskiej lokalizacji zmarnowali potencjał tak wspaniałego aktora. Dali mu małą rolę, w dodatku karykaturalną. Pan Jarosław mówi z niemieckim akcentem, brzmi to naprawdę zabawnie. Ale zrobił co mógł, jego głos w każdym wydaniu brzmi dobrze. Aczkolwiek, tutaj śmiesznie. Na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Czasem zapija się smutki i bywa chilloutowo. Na łazarskim rejonie bieda tutaj piszczy. Nie ma co się martwić. Musisz podnieść się ze zgliszczy. A nie, to nie ten fragment, przepraszam. Mogę przywrócić do życia mieszkańców Tranquility Lane, ale pozostałe efekty twoich wybryków muszą pozostać. Miej to na uwadze. Krzysztof Kolberger. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Znamienity aktor oraz reżyser teatralny, zmarły w 2011 roku, wystąpił w wielu ważnych dla polskiej kinematografii produkcjach, takich jak W pustyni i w puszczy, Pan Tadeusz, Katyń, czy też w niesławnej klątwie Doliny Węży, która osiągnęła jednak komercyjny sukces. Od tego filmu swą nazwę wzięły Węże, nagroda przyznawana najgorszym polskim filmom. Krzysztof Kolberger był jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów. Na planie czy też scenie zachowywał profesjonalizm, należał do starej polskiej szkoły aktorskiej, wielokrotnie odznaczany przez przedstawicieli władz państwowych. Na jego cześć zbudowano pomnik oraz nazywano ulicę. Po raz ostatni na ekranie mogliśmy go zobaczyć w roli profesora Shapiro w 2013 roku, gdy na ekrany kin trafił film Sierpniowe Niebo, 63 dni chwały. Głosem Krzysztofa Kolbergera w Fallout 3 przemawia John Henry Eden. I szczerze wam powiem, że w tym przypadku polska lokalizacja przebija angielską. Głos Kolbergera brzmi dumnie, charyzmatycznie. To dla niego włączałem Radio Enklawa i słuchałem jego przemówień. Poza Falloutem, jego głos mogliśmy usłyszeć w Baldur's Gate. Ale zapewniam was, jestem waszym prezydentem, bo odpowiedni ludzie należący do tego wielkiego narodu zdecydowali, że powinienem nim być. Ja jestem waszym demokratycznie wybranym przedstawicielem. Tamara Arciuch. Aktorka filmowa, teatralna oraz telewizyjna. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Zaczynała od teatru, by później w 1997 roku zadebiutować na wielkim ekranie. W filmie sensacyjnym Jana Żamojdy, Młode Wilki, jedna druga, jako Agata. Zagrała rolę Panny Młodej w Weselu Wojciecha Smarzowskiego. Jednak większość widzów, w tym i ja, kojarzy ją z roli Karoliny Łapińskiej w serialu telewizyjnym stacji TVN, Niania.
Oprócz tego na koncie ma dziesiątki ról, głównie w tasiemcach pokroju M jak Miłość, Pierwsza Miłość, czy też Na Dobre i Na Złe. Grała również w kilkunastu filmach, głównie komediach romantycznych. Pani Tamara w Fallout 3 perfekcyjnie wcieliła się w rolę ekscentrycznej właścicielki składu przy kraterze, Moiry Brown. Cóż mogę powiedzieć, gdy słyszymy polską Moirę, to słyszymy emocje. Styl wypowiedzi idealnie pasuje do postaci tej szalonej kobiety. Poza tym użyczyła głosu Carrie Delaney, nauczycielce, którą mogliśmy usłyszeć na jednej z Holotaśm w Latarence. Jak na razie, to jej jedyna przygoda z grami wideo. Dobra, trochę braminiego mleka, parę magnesów, jeszcze trochę ciepłych myśli. Nazywam się Carrie Delaney. Uczę czwartą klasę w szkole podstawowej Jutrzenka w Waszyngtonie. Krzysztof Skiba. Jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych polskich muzyków. Konferansjer, satyryk, wokalista rockowy i autor tekstów. Członek zespołu Big Cyc. Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie muzycznej. W Fallout 3 wcielił się w postać Tridoga, prezentera radia Galaxy News. Moim zdaniem wybór od twórcy tej postaci w polskim dubbingu był świetny. Trzy Pies jest pełen energii, charyzmatyczny i zadziorny, zupełnie jak sam Krzysztof Skiba. Do tej pory była to jedyna rola dubbingowa tego artysty w grach wideo. Mam nową teorię. Krypta 101 to tak naprawdę piekło. Wysłuchajcie mnie. Znaczy się, ten dzieciak, którego wszyscy znamy i nienawidzimy, to zło wcielone, prawda? Oto najnowsze wieści. Grzegorz Wąs. Znany z ról poczciwych mężczyzn w średnim wieku, głównie komediowych. Wystąpił m.in. w Ranchu, Dziupli Cezara, U Fryzjera oraz mniejszych produkcjach filmowych. Świetny aktor teatralny. Ostatnio mogliśmy oglądać go w serialu Netflixa pod tytułem 1983. Znany z dziesiątek ról dubbingowych. Użyczył głosu polskiej wersji Imperatora Palpatina oraz C-3PO w serialach Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów, Rebelianci, grach z serii Lego Star Wars. Usłyszeć mogliśmy go w animacjach takich jak Smurfy, Flintstonowie, Jetsonowie oraz Gumisiach. Naprawdę długo by wymieniać. W Falloutie 3 jego spokojnym głosem przemawia James, ojciec naszego protagonisty. Brzmi równie dobrze co Liam Neeson w wersji oryginalnej. Chciałbym podziękować wam wszystkim za powrót do tego projektu po tak wielu latach. Wiem, że niektórzy z was myśleli, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. Wiem, myślałem o tym. Laboratorium w ośrodku miało przedwojenne komputery, które udało nam się zdobyć. Jeden z nich może się nam przydać. I przynoszę dobre wieści. Miałem rację co do Browna i Gecka. Jeśli znajdziemy Gecka, możemy dostosować go do pracy z oczyszczalnikami. Krzysztof Banaszyk. My, polscy gracze, najbardziej kojarzymy jego głos z postacią Vernona Rocha z cyklu gier rodzimego producenta CD Projekt Red, Wiedźmin. Vernon Roche! Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Odpowiedzialny za pacyfikację Podgórza Mahakamskiego. Łowca elfów. Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorvet, zwykły skurwysyn. Pan Krzysztof Banaszyk jest aktorem głównie dubbingowym, na koncie ma jednak epizodyczne role w serialach oraz pomniejsze w produkcjach filmowych. Dubbingiem zajmuje się od lat 90. Jedną z jego najbardziej znanych ról jest Simba w legendarnej animacji Disneya Król Lew. Jego głosem przemawia wiele postaci w serii Gothic. Poza tym zagrał w masie polskich lokalizacji gier, takich jak Heavy Rain, wspomniany wcześniej Wiedźmin czy też Fallout 3, gdzie wcielił się w kilka postaci. Szalonego Wolfganga, Wally'ego Maca, Boba, Paula Henona, Bombkę, czy też Diego, a także innych. To Shona prowadzi muzeum, a nie ja. Czego do cholery chcesz? Zawsze muszę je dyscyplinować, bo inaczej całe się rozpływają we łzach. O, przepraszam, chyba się trochę zagalopowałem, co? Maggie jest najmilszą i najsłodszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek spotkasz. Opiekujemy się sobą nawzajem. Jest teraz patronką zagubionych dzieci dla wszystkich wiernych. Naprawdę zachęcam do przyjścia do kościoła w niedzielę rano. Anna Gajewska. Mój ulubiony głos z Fallout 3. Ta polska aktorka nie ma wielkiego doświadczenia na ekranach. Zagrała zaledwie kilka ról epizodycznych. Za to posiada sporą liczbę występów na deskach teatrów oraz ról dubbingowych. Jej głosem przemawia Friday, sztuczna inteligencja stworzona przez Tonego Starka w polskim dubbingu filmów z cyklu MCU. Gracze kojarzą ją zapewne z roli Delfin w Skyrimie,
oraz Chloe Fraser z Uncharted. Największą sławę w dubbingu przyniosły jej jednak role w produkcjach dla dzieci, takich jak My Little Pony, H2O Wystarczy Kropla Wody czy też Winx. W Fallout 3 użyczyła głosu dwóm silnym postaciom kobiecym, Sarze Lyons, przywódczyni Dumy, oraz dr Madison Lee z Rivet City. Ponownie uważam, że polska aktorka wypadła lepiej niż jej angielska odpowiedniczka. Głos Anny Gajewskiej idealnie pasuje do odgrywanych przez nią postaci. Obie panie są mocno zarysowanymi, silnymi charakterami. Jej głosem w Fallout 3 przemawiają również naukowcy Enklawy. Tylko to mi zostało. Gdy zmarła twoja matka, twój ojciec postanowił odejść wraz z tobą. Porzucił naszą pracę. Nie mieliśmy wyboru. Mamy już zbyt wielu rekrutów z okolicy. Większość jest niewyszkolona i za bardzo pali się do walki. Doskonałym przykładem jest nasza nowicjusz Redin. Namierzyłam cel. Wróg namierzony. Koniec alarmu. Cel umknął. Cel zniszczony. Obszar czysty. Wróg wyeliminowany. Straciliśmy kogoś! Spoczywaj w pokoju, żołnierzu. Strzelam! Przemysław Nikiel. Ten głos kojarzy zapewne większość z was. Twarz może niekoniecznie. Kolejny polski aktor kojarzony nie tyle co z rolami telewizyjnymi i filmowymi, tylko bardziej z teatralnymi i dubbingowymi. Najdłużej w telewizji słyszeliśmy go w serialu W11 Wydział Śledczy w roli narratora. Fani Gothica znają go zapewne jako Torusa czy też Lorda André. W The Elder Scrolls Skyrim jego głosem przemawiają dumni nordowie, tacy jak Izgamor, Erlond Siwowłosy, Hrongar, Horik Półdłoni czy też Bolgir Niedźwiedzi Pazur. Jego głos idealnie pasuje do ról cwaniaczków, a także silnych i pewnych siebie mężczyzn. W Fallout 3 wciela się w rolę obu, ponieważ jego głosem przemawia pan Berg oraz sam Liberty Prime. Moduł głosowy aktywny. Test funkcjonalności rozpoczęty. Oznaczenie Liberty Prime. Misja wyzwolenie Anchorage, Alaska. To był wielki, historyczny wyczyn. To miejsce... Ci ludzie to niezbędne ofiary. Wznieśmy toast za lepszą przyszłość i Ten Penny Tower. Matylda Damięcka. Najmłodsza artystka na naszej liście, pochodząca z rodziny aktorskiej z przedwojennymi tradycjami. Jej rodzice Maciej oraz Joanna, a także bardziej rozpoznawalny brat Mateusz, również są aktorami. Jest ona absolwentką szkoły teatralnej w Warszawie. Od najmłodszych lat występuje na scenie. Oglądać można ją było przez wiele lat na deskach warszawskich teatrów. Na małym ekranie zadebiutowała w 1996 roku rolą w serialu Dom. Poza tym pojawiła się w takich produkcjach jak Na dobre i na złe, Na wspólnej, Czas honoru oraz Watacha od HBO. W dubbingu nie ma wielkiego doświadczenia. Do jej największych ról należy Annabeth Chase w filmach z cyklu Percy Jackson. W dubbingu growym jej CV również nie jest zbyt imponujące. W 2007 roku użyczyła głosu w komputerowej adaptacji Harry'ego Pottera i Zakonu Feniksa. Po to, by rok później pojawić się w Fallout 3 jako Amata Almodovar. Tak, jasne. Rebelianci, udało ci się przekonać kogoś jeszcze, żeby przeciwstawił się mojemu ojcu? To zapewne lepsze niż nic. To mogą być jedyne dobre wieści, jakie mamy. Na razie. Dalej z nimi rozmawiaj. Jeśli mamy walczyć, naprawdę chcemy mieć ich po naszej stronie. Dobrze. Słuchaj dalej i zobacz, kto jeszcze chce się postawić. I uważaj tam na siebie. Nasłuchuj tam na górze. W końcu będą mieli dość rządów mojego ojca i wszyscy mu się przeciwstawimy. Piotr Bąk. Aktor. Głównie teatralny, z kilkoma mniejszymi rolami w filmach oraz serialach. Głównie telenowelach pokroju Samego Życia, Na dobre i na złe, M jak miłość, czy też Na wspólnej. Prawdziwa gwiazda, wasze mamy na pewno go znają. My gracze kojarzymy go głównie z rolą Gorna w serii Gothic, a także Urdnota Wrexa z Mass Effecta. W Fallout 3 pan Piotr Bąk wcielił się w Eulogy Jonesa, przywódcę bandytów z Paradise Falls, oraz Harolda, naszego poczciwego mutanta, który zmienił się w drzewo. Powiem ci dlaczego. Clover to najbardziej szalona dziewczyna, jaką kiedykolwiek widziałem. A znam się na takich. Szalona podczas walki, szalona w łóżku, szalona w każdy możliwy sposób. A co najważniejsze, jest szaleńczo zakochana w każdym, kto trzyma jej smycz. Za niewielką sumę 1000 kapsli, panna Clover oszaleje na twoim punkcie. Poza tym, zazwyczaj wpada tu, kiedy tylko przyjdzie mu ochota i zaczyna odśpiewywać te bzdury. I to by było na tyle. Co myślicie o polskim dubbingu do Fallout 3? Moim zdaniem nie ma się czego wstydzić.
Wymienieni dzisiaj aktorzy wykonali kawał dobrej roboty. Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!